Magdalena Ogórek otrzymała propozycję powrotu na antenę. Dziennikarka od razu podjęła decyzję. Magdalena Ogórek, która na fali zmian wprowadzanych w mediach publicznych, pożegnała się z posadą prezenterki w TVP Info, wciąż nie zdecydowała, czy ma zamiar wrócić do pracy w telewizji. W swojej instagramowej relacji dziennikarka przyznała jednak, że otrzymała propozycję dołączenia do swoich byłych kolegów i koleżanek. Jej odpowiedź była jednoznaczna. Magdalena Ogórek zakończyła współpracę z TVP. Trwająca już od miesięcy przebudowa mediów publicznych sprawiła, że z pracą na Woronicza pożegnało się wiele gwiazd telewizyjnej Jedynki i Dwójki. Chociaż początkowo wydawało się, że zwolnienia będą dotyczyć tylko najbardziej kontrowersyjnych prezenterów serwisów informacyjnych i programów publicystycznych, po zwolnieniu z Pytania na Śniadanie takich sław jak Małgorzata Obczowska. Małgorzata Tomaszewska, a także Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, szybko stało się jasne, że żaden dziennikarz nie może czuć się bezpiecznie. W związku z roszadami personalnymi współpracę z TVP Info zakończyła także Magdalena Ogórek, która prowadziła w stacji między innymi takie formaty jak w telewizji, a także Minęła 20 oraz W kontrze. Magdalena Ogórek nie wróci do pracy w telewizji? Chociaż fani byłej kandydatki na prezydenta byli przekonani, że podzieli ona losy pozostałych gwiazd zwolnionych z TVP i podobnie jak Danuta Cholecka, Michał Rachoń czy Anna Popek i Izabella Krzan przejdzie do konkurencji, 45-latka nie była pewna tego, czy chce wracać na antenę. Z uwagi na fakt, że ostatnich 7 lat pracowałam bez wytchnienia w TVP Info oraz w lokalnych rozgłośniach, chciałabym teraz kilka dni odpocząć i skupić się na pisaniu nowej książki. Cały czas towarzyszy mi ogromne zainteresowanie, a potrzebuję chwili spokoju. Za tydzień ponownie wylatuję do Rzymu w związku z pracą badawczą, mówiła Magdalena Ogórek w rozmowie z Faktem. Wielbiciele prezenterki nie będą zapewne pocieszeni tym, że dziennikarka rozważa zakończenie swojej telewizyjnej kariery. Cały czas zastanawiam się, czy w ogóle wrócę do mediów. Nie wiem tego na ten moment. Natomiast mam wielki szacunek do widzów i dlatego tak wiele czasu zajmuje mi podjęcie decyzji, zdradziła w rozmowie z wirtualnymi mediami. Magdalena Ogórek odrzuciła propozycję współpracy. Ostatnio okazało się, że Magdalena Ogórek miała już okazję wrócić na antenę, podobnie jak inne były gwiazdy TVP, prowadząca W kontrze otrzymała propozycję pracy w stacji Tomasza Sakiewicza. 45-latka długo nie zastanawiała się nad odpowiedzią i zrezygnowała z oferty. Bardzo miło podziękowałam za złożoną propozycję. Kolegom i koleżankom życzę powodzenia i trzymam kciuki, poinformowała na Instagramie. Otrzymałam dwie przemiłe propozycje, bardzo je doceniam, jednak jak oznajmiłam w styczniu, czas na przerwę, wyjawiła w odpowiedzi na pytanie jednego z internautów. Czy Magdalena Ogórek zdecyduje się wrócić kiedyś do zawodu prezenterki?